Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam na imię Robert. Otworzyłem nowy kanał. Jestem kierowcą w Niemczech już 8 lat. No i mam kilka ciekawych historii do opowiedzenia z Rosji, z Włoch. Tak naprawdę nigdy mi się nie przydarzyła żadna taka historia, ale moim kolegom się przytrafiła. W 2011 roku rozpocząłem karierę jako kierowca. Wcześniej pracowałem w ochronie. No i wiadomo, człowiek tylko zrobił prawo jazdy, nie miał doświadczenia, więc zacząłem jeździć, powiedzmy, u Kazika. Nie chcę mówić już jego imienia. No i on miał takie po prostu fajne historie w Rosji. Jak jechał na tamożnię, tamożnia to jest urząd celny w Rosji, musiał wjechać w boczną drogę i tam była ciągła linia, a musiał przekroczyć tą ciągłą linię, żeby się wyłamać, bo inaczej nie dałoby rady. No i wtedy wyskakiwał taki, w Rosji to są takie budki, nazywają to małpie gaje, no, gajowy wyskoczył, czyli ten milicjant zatrzymał go i mówi: płacisz pan 100 rubli, bo pan przekroczyłeś linię ciągłą. No niestety, każdy musiał płacić. No tam przypuszczam, że do tej tamożni jeździło przynajmniej 100 samochodów, on miał ładną dniówkę, nie? Wtedy 1000 rubli kosztowało 130 zł, czyli jak on zarobił 10 tysięcy rubli, to było jakieś 1100 zł, przypuśćmy. No i pewnego dnia jedzie do tej samej tamożni i zalili asfalt. No to on nawet nie uważał. Jedzie po prostu tym asfaltem nowym, nie? Nie ma żadnych linii. No i gajowy wyskakuje i mówi tak: przekroczyłeś pan ciągłą linię i masz pan zapłacić za to, że pan przekroczyłeś ciągłą linię. Ale on mówi: posmatry, gdzie tu ciągła linia? Nie ma ciągłej linii. A on mu tłumaczy: ona jest tu pod spodem, zaleli, jeszcze nie zdążyli pomalować, ale ona jest. A on do niego mówi: no to co, źródło dochodu ci się urwało teraz? No tak, i musisz mi zapłacić. On mówi: nie płacę. Okej, stawaj na bok. No ale jeden, drugi, trzeci kierowca stanęli na boku i chcieli płacić. Przyszedł do niego: dobra, dawaj 10 rubli i uciekaj mi stąd. No to 10 rubli to w sumie złotówka. Machnął ręką i pojechał. No i tak sobie właśnie milicjanci rosyjscy dorabiają do boku. Jeszcze mam kilka takich fajnych historii, które wam będę opowiadał w następnym odcinku. A teraz chciałem powiedzieć, że dzisiaj nocowałem na Autohofie. Jest to dosyć dobra miejscówka, bo po prostu można się wyspać daleko od drogi, nie? Bardzo daleko od drogi. No i jeszcze 14 euro zapłaciłem, ale to firma płaci, a ja po prostu mogę iść za to 10 euro zjeść sobie. No ale wcześniej w restauracji można było jeść, a w tej chwili restauracje są czynne od 6 do 8, a ja przyjechałem w 2:30, także no nie mogłem zjeść w restauracji, bo no spałem po prostu, a do 17 nie będę czekał i później od 17 do 21. No ale co zrobić, takie jest życie. Dobra, będę żegnał Państwa, jutro opowiem następną historię, jak Kazik po prostu wydostał się z opresji, gdy zatrzymała go rosyjska policja. To jest też bardzo ciekawe. Żegnam Państwa, proszę łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. No i piszcie jakieś komentarze, co byście chcieli. Bo tak to naprawdę jeszcze nie wiem, co mam nagrywać. No to do miłego zobaczenia, do jutra.